Cześć, witam Was serdecznie na kanale Krypto kolejna niedziela i kolejne co nowego w Kryptopiszczy. Za czym przejdziemy co nowego w Kryptopiszy powiem Wam na wstępie, na wstępie takie coś, że, że tak ostatnio jest dużo, dużo się właśnie dzieje, w szczególności na Juno. Dużo projektów wychodzi. Yy, mamy takie, które już dostawaliśmy na przykład jak ten Marbre DAO, dostawaliśmy yy, ten hope to będzie niebawem, to zaraz wam o nim powiem. Chodzi tutaj w kwestię airdropów. hulca dostaliśmy i tam się wiele tutaj jest y, niejasności było związanych z Hulcem, niewiele y, z niejasności związanych z Marble. Jedni twierdzą, że skamy, drudzy twierdzą, że nie skamy. Wiadomo jest taki okres, że, że będzie się dużo projektów y, tworzyło na Juno i trzeba będzie uważać. Tak samo jak dzisiaj mówiłem o tym projekcie Koń... Nie tym. Coindex coindex gdzie stworzyli coin, coina mają też mieć airdropa yy, też ich sprawdzałem mają yy, dao wydane na Juno Druga sprawa yy, jest też jeżeli przez Juno możemy też nawet go kupić ja go na pewno nie będę kupował zobaczymy co się będzie działo z projektem czy, czy trzeba śledzić bo też tutaj jest taka informacja yy, odnośnie od yy, Checked Finance że ten projekt skopiował ich ekonomię I już jest wojna. Wiadomo, niektórzy twierdzą, że skam, niektórzy twierdzą, że nie skam. Wiadomo, trzeba uważać zobaczyć, co się będzie działo. Też można by było mieć pretensje do Juno, że czemu od razu oni wstawiają takie projekty, jak Holca, ten Marble Dao, nie ma, yy, od nich nie ma też jakichś konkretnych newsów. Tak, ten projekt jest OK i my go wstawiamy. Będziemy go listować na Juno Słapie. I, I nie ma takich informacji za bardzo, tylko później nagle tutaj ludzie ostrzegają drugich, że nie pobieraj tego tokena, bo to może być scam, A tu pach, patrzymy, nagle kurka wodno, on nie zna Juno No to gdzieś tutaj problem leży w tej społeczności, albo gdzieś w Juno. W Ale trzeba uważać i, i jeżeli się ewentualnie łączycie z portfelami, to później zaraz wycofywać, jak wam pokazywałem. Otwieraj że się, jest, Juno. You know, wchodzicie w settings i tutaj w y, linki, nie to. Y, manage connection i tutaj likwidujecie te linki, których nie chcecie. Jeżeli byście się gdzieś tam łączyli, także pilnujcie takich spraw. Y, i takie właśnie moje projekty są, y, się tworzą, że nie ma za spójnych informacji. Y, ta społeczność też jest podzielona i nie wiadomo, czy są dobre. Ja Wam tylko pokazuję infa, gdzie są dane y, tego. Ale research, pamiętajcie, róbcie sobie też researche i sprawdzajcie te projekty, bo ja też się mogę pomylić. Także y, nie jestem alfą i omega, y, nie jestem Biblią chodzącą. Także też warto sprawdzać na własną rękę projekty. Tu, oni wydają DAO. Listują się, zobaczymy jeszcze czy ich Juno, Juno będzie słab listował, tak samo związane z tym Hope niedawno się pojawił Gdzie, o, gdzie ja go miałem, tak i on też szykuje airdropa i też dało było, ileś osób mogło kupić, ileś było 11 tysięcy chyba tam tokenów na sprzedaż On ładnie poszedł do góry, tutaj szykuje się jeszcze airdrop na to, ale i, i... Dodany momentalnie na Junosłapie, na gdzie ludzie też twierdzą, że to może być niebezpieczny, niebezpieczny jakiś token. Także gdzie ta prawda istnieje? Gdzie on teraz jest? Ten Hope do Juno warty 56 dolarów. Jak, jak się pojawił, kupiłem sobie trochę sztuk, sprzedałem po 30 i coś, a kupowałem gdzieś po 4. Jestem zadowolony, skaszowany dziękuję. Nie wiem, co z tego będzie, także też sprawdzajcie sobie te projekty. Jeszcze raz wam powiem. I, i tak, jeszcze odnośnie, odnośnie El Lorda, to wcześniej dawałem ją kiedyś info. I dzisiaj dostałem też info, że ten Odin protokół odbył się Edrop i jeżeli go nie dostaliście, a robiliście tam, to wystarczy do nich messenger, tym Messengerem na Twitterze. Wysłać yy, wiadomość, że się nie dostało, i wysłać adres el, el LORDA, jeśli robiliście ten Odin protokół yy, Airdrop. W każdym razie jest ten, już oni mają apkę, można nawet ją też połączyć. Yy, cztery rodzaje portfeli: z Gerard, z Majir, jeżeli telefon, to ten, yy, webowy portfel i Majir Defi Wallet, tu, tutaj jest ten. Tak można się połączyć, i tu już jest sporo listowanych różnych kryptowalut, czy tokenów. Które będą też właśnie na, na L-lordzie y, występować. I tu już tu jakiś przyszłościowy stacking coming Tak żebyście mieli też na uwadze, że, żeby sobie sprawdzić tego airdropa. Za chwilę sobie przejdziemy na inną stronę i do, zrobimy takie tradycyjne niedzielne sonowego w kryptopiszy. Także po, powtarzam jeszcze raz, sprawdzajcie wiele razy projekty. Czasami nawet warto poczekać z odbiorem zobaczy co się dzieje i dopiero odbierać tokeny jeżeli nic się nie dzieje i wszystko jest w porządku bo, bo się wie, bo się sporo różnych rzeczy może dziać ciekawych i dobrych i złych na też na, na ekosystemie Kosmos. Nie jesteśmy w stanie, jeżeli powstają narzędzia, gdzie każdy może stworzyć jakąś kryptowalutę, to będzie też nas próbował na przykład oszukać. Także tyle w tym temacie i zaraz przejdziemy do wiadomości. Tych tradycyjnych. Także jedziemy z dalszą częścią filmiku. I tak, zapraszam Was na naszą stronę, żebyście poczytali sobie nowe artykuły. Midas Weekly Report jest, newsy z deconomy SBC Fire, Defiance, Cisco nie i NRG. Także jest do poczytania. Tutaj jeszcze co nowe zyski z nodów zostały dodane. To już jest chyba starszy artykuł. Ale jest coś zawsze do poczytania. Możecie sobie posprawdzać. Także jedziemy. Kryptocurrency, czyli 1 bilion 750 miliardów dolarów, cały market cap i mamy dominacja Bitcoina 42,1% i Ethereum 18%. Jakie mamy teraz obecnie ceny? 38, 839 dolarów Bitcoin. 0,69% spadku w ciągu doby, 0,33% w ciągu tygodnia. Ethereum 2,629, 0,61% spadku, 4,99% spadku w ciągu tygodnia. Tether, yy, to stablecoin, trzecia pozycja, buy na 379 dolarów. Spadek w ciągu 24 godzin 0,24 i w ciągu, w ciągu tygodnia 1,68 Później znowu mamy, STABLECOIN i USDC, XRP Także już teraz, teraz przyszła nam jakaś większa taka korekta Sporo traderów też twierdzi, że to jest jeszcze tendencja spadkowa Ale to i tak to wygląda całkowicie inaczej, bo czasami Widać, że niektóre na przykład stablecoiny ładnie wyskakują, robią nowe ATH i ciężko gdybać, bo jest też i sytuacja związana z sprawami ukraińskimi i rosyjsko-ukraińskimi, plus jeszcze te inflacje, plus yy, kryzys w sumie trwa yy, ten, ten dziwny wirus nam jak nagle zniknął o dziwo ale to nie jest, ciągle coś się dzieje, ten rynek jest taki takie machuśtawki, że, że koniec no nie to, że koniec z tylko że chodzi, że koniec. <coughs> ciężko czasami się połapać. Dobra. Jeżeli chodzi o NFT, Decentraland, pierwsza pozycja, Axie Infinity, The Sandbox, Theta Network, Ecomi, Flow, Gala, Engine Coin, czyli y, smooth, y, smooth Love, Portion, Iwax, taka czołówka. Tu też widać y, korekty takie, tylko jeden widzę, że zaliczył taką dwucyfrową 10% ponad Gala w ciągu tygodnia tak to w większości są jednocyfrowe tutaj w tej czołówce spadki to już odwalimy żeby nam nie zamulało 100 DeFi Tokens czyli tutaj mamy 92 miliardy 930 milionów dolarów i w Rapid BTC. nawet w ciągu doby tutaj projekty pozyskiwały DeFiowe w Rapid BTC pierwszy Uniswap DAI Compute Ether Curve S Sun ETH Pool, Compound Dice, Curve Free Pool, Compound USD Coin i Loopring 9 i Maker 10. Tutaj też niektóre projekty w ciągu tygodnia potraciły, ale widać, że w ciągu doby sporo projektów zyskała. Jest zielono czyli co? Leciało w DeFi, kas kasiora leciała, musiała lecieć w DeFi jakieś inwestycje. Defilama, jeżeli chodzi o chainy. Chainy na Defilama. O, kurde, jakie tutaj w tamtym tygodniu by byli 21 february. To tak nie pokazywało, ale duży, duży spadek na Ethereum, że na rzecz innych blockchainów. Czyli tak ethereum pierwsza pozycja, na druga, binance smart Chain, avalanche, Phantom, solana, tron, poligon, kronos, waves nam wskoczył na dziesiątą pozycję gdzie był ostatnio coś dalej O wiele Ja go nie widziałem tutaj w początkowych chyba gdzieś tam Koło 15 pozycji był czy coś takiego ale widać że 40% w ciągu W ciągu 7 dni Odzyskał znaczy nie odzyskał tylko zyskał, potem była Terra można by powiedzieć 10% w ciągu tygodnia, reszta to tak delikatnie, ale Waves ostro, ostro tutaj pojechał Ostatnio Kronosa mieliśmy na dziesiątej chyba pozycji jak dobrze pamiętam i nam wskoczył na dziewiątą, przegonił przegonił, nie wiem który projekt, Osmozis był na dziesiątej i tu był nie, to chyba było Osmozis i Kronos. A Wavesa tu nie było, tak, coś takiego. Musiałby się cofnąć, nie, nie będę przecież teraz filmiku oglądał, jak było tydzień temu. Nie w sposób wspominać Master nody. Master nody nadal ciągle prowadzi od któregoś tam tygodnia. Już nawet nie wiem którego. defi Chain, dash na drugiej. Beldex, Node Trade, Sapphire, Horizon, Cisco flux DV Project, Dash, Diamond. I co tam mamy? Dash Diamond Firo Oxen. Taka czołówka listowanych coinów 312, 7 760 miliardów 768 milionów. Tak, taki jest market cap całego, całego tego Defi. Znaczy nie Defi Master Nodów. Dominacja Dasha już 12%, ale kiedyś to było. Aż 40, 50, 60% całego rynku w masternodach A teraz już 12% Tak to się zmienia Z upływem lat 3 miesięcy Kryptoasset Właśnie tutaj sobie wejdźmy Wejdźmy sobie w stacking Tu pewno się nic nie zmieniło Tak Solana sola pierwsza pozycja Nie zmieniło się Teraz skoczyła na drugą Ethereum spadło na trzecią pozycję Cardano czwarta, Avalanche, polka dot, Binance Smart Kosmos na ósmą A był chyba na dziewiątej NIR protokół, poligon, algorand, internet, Computer, tak tu leci Także z, Ile jakaś Kurde z Terra Luna do Solany, niewielka różnica z tej Kilowaluu Nie, Niewielka różnica to już jest yy, Blisko no ale ethereum też tu jakby prawie po piętach deprze terze, ter, ter, ale tu chodzi o ethereum 2.0 A ethereum 2.0 cały czas tych środków tam przybywa, bo ich nie można wycofać Także kto wie co będzie za parę miesięcy Altcoin season, czy mamy altcoin season? Nie mamy altcoin seasonu, mamy season na bitcoina Od dłuższego czasu, tu jeszcze były jakieś dobre momenty jeszcze gdzieś się tam dobrze cashować na tych altcoinach ale to już nam tutaj spadło że mamy bitcoin na sezon Chociaż niektóre projekty robią ATH jak na przykład pokazywało nam Juno ładnie jeszcze nie zrobił ATH atom ale szedł, szedł ładnie Było tam parę projektów które właśnie dość ciekawie, ciekawie parły do góry i tak, bitcoin średnia transakcja na obecny moment dolar 95 Sprawdźmy sobie ethereum Też nam spadła transakcja 8,12 widać że cały czas w dół Także jak ktoś ma to niech się spieszy i odbiera se Kryptowaluty czy coś tam robi jeżeli miał jakieś sprawy na Ethereum do zrobienia, i teraz y, Cryptofield Index. Mamy ekstremalny strach znowu cały dzień, jesteśmy na strachu, bo sprawy związane, wiecie sami z czym, z wojenką. Druga sprawa, y, ten coś w Stanach mówią cały czas o tym podnoszeniu tych. Stup ale czy to zrobią, czy to im się opłaci, czy nie opłaci, zobaczymy. Dalej, teraz, teraz może być duży, fajny zbyt na akcesoria dla dużych chłopców. I pewno niektóre państwa będą chciały na tym zarobić. Ale mamy ekstremalny strach. Dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzień tak samo, a czyli taki strach był i ekstremalny strach jest przez cały miesiąc. Także no powiem Wam na pewno, jeżeli gdzieś macie zyski, gdzieś Wam coś zarabia, po prostu warto się cały czas cachować, gdzieś do stablecoinów, do innych jakichś tam kryptowalut po prostu zbierać, odbierać zyski od Anchor Protokół, tak. Ładnie poszedł do góry. To jest w miesięcznym. Luna na. Wave na, na drugiej pozycji. Luna na trzeciej. Później mamy. Deficien jednak. Czwarta pozycja. 36%. Osmo. 24. Celsius. Tak też poszedł. Ile on poszedł? 17. Gala. 18. Zobaczmy sobie na innych. tyty ty. Tydzień, tygodniówka nas interesuje bo Co tydzień są to odcinki także na tygodniówce Waste tutaj wygrywa Potem mamy Rune Chiliza Anchor, Protokół Nira Luna, Rose Celo, tak to jest reszta projektów Podostawał w ciągu doby Godzinówki to nie ma co sprawdzać W ciągu doby mamy tutaj to najwięcej Waves z Monero się coś obudziło Hex 4, 4% reszta jeszcze dostaje po tyłku i Deficiency widzę że coś tutaj troszkę delikatnie na plusie nie 04 w plecy w ciągu godziny nie ale w ciągu doby 05 delikatny wzrost a zobaczmy sobie to w rok. Tak jak idziemy bardziej jest trendy spadkowe czy coś takiego coraz więcej widać projektów, które w ciągu od daty rok do tyłu nie są na, na swoim plusie, czyli są w plec. Od do tamtego all time high co było rok do tyłu. Tutaj było all time high. Rok do, tyłu, do rok do tyłu jest 0,9%. Jeżeli ktoś rok temu kupował, niektóre projekty widać, że są na plusie. No tak to nam wygląda: taki rynek obecnie mamy. Także przypominam, pamiętajcie, sprawdzajcie projekty, róbcie researche tak samo. Róbcie też na własną rękę researche Jeżeli coś ja wam pokazuję, to w większości pokazuję, bo jest dużo tego, dużo z tego. Nie wszystko zdążę sprawdzić. I trzeba też mieć na uwadze, że nie warto też wszystkiego od razu odbierać. Czasami warto przeczekać, zobaczyć co się dzieje. Wiem, czasami cena na początku jest najlepsza, ale czasami lepsze bezpieczeństwo. Tych, tych projektów się za dużo tworzy teraz, w szczególności na Juno, i można być, mieć trochę pretensji do nich, że za, za, za szybko dodają. Dużo się tworzy, żeby oni trzeba po prostu. Jeżeli ktoś ma, ma gdzieś tam jakąś możliwość wstawienia głosowania na Juno to żeby kurde na przykład oni sprawdzali projekty to by było dobre I wtedy wtedy żeby nie były listowane bo ludzie nie wiedzą który dobry odebrać który nie wiem że któryś projekt miał to robić właśnie na Juno miałoby coś takiego Yy, żeby projekty, które są bezpieczne do odbierania czy coś mieć coś takie narzędzie tworzyć, tak samo narzędzie na MRI co ma wejść do odbierania i sprawdzania airdropów także cały czas czekamy na to, bo wtedy to ułatwi nam sprawę z jakością yy, tych airdropów prawdopodobnie i, i z bezpieczeństwem dla nas. Także tyle z mojej strony. Życzę dalszej udanej niedzieli. Mamy, no, rozpoczynamy niebawem no, następny tydzień, także Zapraszam do oglądania i komentowania. Oraz, kto jeszcze nie subskrybuje, niech zasubskrybuje nas, bo sporo się dzieje. Także trzymajcie się, cześć.